TVG9, Klaudiusz Wesołek. Pakt Północny, o którym mówi się od dłuższego czasu, zaczyna nabierać ciała. Oczywiście jeszcze do podpisania typowego paktu obronnego daleka droga, ale już są pewne konkrety, czyli porozumienie o wspólnej ochronie, ochronie przestrzeni powietrznej. Oczywiście no jest to skutek naruszeń dokonanych przez lotnictwo rosyjskie. No niestety pakt ten, pod, znaczy porozumienie to podpisała Wielka Brytania, kraje skandynawskie, kraje bałtyckie, Łotwa, Litwa, Estonia. Niestety nie ma tam Polski. Przyjechali co prawda na spotkanie, tam wygłosili jakieś dyplomatyczne stratytaty, ale ale do porozumienia nie weszli, podpisy, porozumienia nie podpisali. No niestety widać, że Mendy z PO i PSL wracają do, do, no, no, do swojej jej starej normy, że tak powiem. Przez pewien czas zaczęli się zachowywać przyzwoicie, jeśli chodzi o sprawy geopolityczne ale to pewnie no trochę wpływ opinii publicznej, trochę yy, trochę nacisk Amerykanów, Amerykanie pewnie tam jakieś haki yy, wyciągnęli mocne na nich. Yy, no niestety teraz, teraz zaczynają się yy, zachowywać jak zwykle, czyli, czyli po, yy, po szmaciarsku yy, nadal no włażą, włażą w dupę Niemcom, a yy, a y, poprzez to Rosjaną, bo to y, nie, moim zdaniem nie są tyle bezpośrednie związki y, tych szmaciarzy z Rosją, co po prostu oni są podporządkowani Niemcom, a, a, a opcja niemiecka jest taka, że, że oni mają być tutaj tym, tym y, łącznikiem no, z, dawnym, z dawnym blokiem sowieckim no, y, y, i tyle. A, a, y... Jak na razie Niemcy i Rosja zgodnie współpracują nad, nad podziałem Europy Środkowej, tutaj Centrum Europy. A niestety my, my nie wchodzimy w inicjatywy, które mają temu zapobiec. Dziwi mnie też postawa opozycji, która nie grzmi, nie grzmi, a powinna.